Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej radni pracowali nad opinią na temat proponowanej przez Klub PiS uchwały o wycofaniu się z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Mirocic. Musimy wiedzieć jako mieszkańcy, co tak naprawdę nam się planuje na tym terenie, bo mamy nie tylko wrażenie, ale wręcz pewność, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju aurą tajemniczości w tym zakresie. Bajnarowicz mówi o tajemniczości, bo radni nie zostali poinformowani o negatywnych opiniach w sprawie planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta na początku tego roku. Nie zostały nam przekazane, ujawnione kluczowe dokumenty w sprawie procedowania tego planu. W dokumentach, które nie uzgadniały tego projektu, oczywiście planu Ministerstwa Zdrowia i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W każdej procedurze planistycznej występują etapy, które wynikają wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Urząd nie robił w tym zakresie nie czynił żadnych wyjątków odnośnie procedowania tego projektu planu. I nie zatajał informacji, protestowała Ewa Pelechata. Proszę nie mówić, że 9 miesięcy coś ukrywaliśmy, bo pan w każdej chwili mógł przyjść i powiedzieć. I dlatego ja protestuję tylko przed sformułowaniem, że w aurze tajemniczości i jakiegoś, nie wiem, coś chcemy ukryć. Dokumenty zostały zatajone, bo my żeśmy na Komisji Uzdrowiskowej, ja osobiście, obligowali panią architekt do tego, żeby na bieżąco takie informacje nam przekazywała na Komisję Uzdrowiskową i po paru miesiącach to samo powtórzyłem, bo nic się nie działo. Nikt nam nie przekazywał nic. To jest po raz pierwszy sytuacja, kiedy państwo zarzucacie nam, że któraś z opinii, która trafiła do miasta, nie została państwu specjalnie przekazana, choć pan radny Plewko twierdził, że było takie zobowiązanie ze strony pani naczelnik. Nie ma jej, bo jest na urlopie i obiecałam, że tą sprawę wyjaśnię. Zabudowa Mirocic to temat społecznie ważny, istotny dla mieszkańców i uzdrowiska, mówili radni. Gdybyście w styczniu poinformowali nas o tym, że takie dokumenty wpłynęły, to być może już w styczniu Rada by podjęła uchwałę o tym, żeby uchylić procedurę planistyczną, a uruchomić nową. Zmian w studium dla tego terenu i w studium, bo to, o czym mówi pan Krzysztof, czyli te obszary ochronne, wyznacza się w studium uwarunkowe. Bo główny problem z planem dla Mirocic dotyczy złóż borowiny, a szczególnie jej ochrony. Gdybym ja miał zaufanie, teraz mówię tutaj do pani prezydent, do tego, że plan będzie zrobiony, że będzie ratował naszą borowinę, obie ręce podnoszę do góry. Ale Plewko zaufania nie ma i pozostali radni z Prawa i Sprawiedliwości raczej także nie. Oddajmy w zabudowę nawet maksymalną ten teren od wzgórza, od Strzelnicy w stronę Stramnicy, bo tam nam nic nie zagraża, ale ten starajmy się zabezpieczyć. Powiem dlaczego. Bo jeżeli my na przykład zabezpieczymy borowinę przed zabudową, która by tam powstała, że woda nie spłynie, na przykład przy oberwaniu chmury, wystąpią studzienki kanalizacyjne, woda nie spłynie, to my generalnie kopalnię borowiny jakby oddzielamy od możliwości zasilania wodą. I jest to dla borowiny też niebezpieczne. Radny Lewandowski przekonywał, że wycofanie na tym etapie prac planistycznych nie jest dobrym posunięciem. To plan powinien określać, w jaki sposób powinien być zagospodarowany ten teren. Chciałabym wiedzieć, jaką ekspertyzę mogłoby miasto wykonać i nie potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć, żeby wszystkich państwa przekonać, że działamy wszyscy wspólnie w obronie naszej borowiny. Wystarczy ustalić, że teren zlewni jest terenem chronionym. Po pierwsze, zabezpieczamy borowinę. Po drugie, nie wiem, roślinność, która tam jest, bo RDOŚ, proszę Państwa, odnosi się tylko do roślinności. On się nie odnosi do wód zasilających na przykład borowiny. Dyskusja z posiedzenia prawdopodobnie przeniesie się na sesję, bo propozycja radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie procedowana podczas najbliższych obrad. Wczorajsze głosowanie w sprawie opinii Komisji Budżetowej może to zapowiadać. Kto jest za? 4 za. Kto jest przeciw? 3 przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę zaprotokołować, że powinna się wyłączyć z tego głosowania.